Hej, z tej strony Krzysiek z zespołu Ironbound. Zapraszam Was na najnowszy odcinek Rock'n'Roll Nation Express. Siemaczko, ludziska, Maciek z tej strony i witam Was bardzo serdecznie w 157 odcinku Rock'n'Roll Nation Express. Dziś opowiem Wam o debiutanckim albumie Grupy z Rybnika, która bardziej niż często jest porównywana do Iron Maiden. Może dlatego, że składa się z fanów Maidenów właśnie. Zapraszam na historię albumu The Lightbringer od Ironbound. Tego odcinkową historię rozpoczynam od szczególnego koncertu zespołu w Starej Gazowni w Rybniku z 17 czerwca 2017 roku. Wtedy, na 6 godzin przed wejściem na scenę, ówczesny wokalista Bartek Bierzuński informuje grupę o tym, że odchodzi z zespołu. Formacja postanawia jednak nie rezygnować i zagrać koncert instrumentalnie. Jednak niespodziewanie na występie wspiera ich Łukasz Krause, wokalista Event Horizon. Nie trzeba było długo czekać, by Łukasz stał się z początkiem lipca oficjalnym wokalistą grupy. Nowy line-up powoli zgrywa się ze sobą, grając na Hanysy Fest w wakacje 2017 roku, a także towarzyszy w Chorzowie testerowi gier na początku 2018. Oprócz tego kawałek z debiutanckiego demka She Devil, House of Dreams, pojawia się w lipcu 2017 na piątej części kompilacji Silesian Butchers. W marcu 2018 roku zespół wybywa również na koncert do czeskiego Chawiżowa, a po wakacyjnej przerwie 31 października 2018 raczyna z pierwszym singlem nagranym w nowym składzie. Na wydawnictwo złożyły się dwa utwory. Pędzący Witch Hunt, który w lekko usprawnionej formie pojawił się później na albumie studyjnym. A także Live Blood, które przeszło o niebo większą metamorfozę na długograju, ale o tym później. Rok 2019 formacja rozpoczęła trasą Trium Partium Metalum, współorganizowaną wraz z czeskim Power 5 i słowackim Euphory, na którą złożyło się 7 koncertów w 3 krajach: Polsce, Czechach i Słowacji. Ironboundi polubili się z naszymi południowymi sąsiadami, bo już w marcu zawitali do czeskiego Lichenia, a w lipcu na orawski podzamok na Słowacji. Rok zaś band zakończył pracą i rejestracją debiutanckiego albumu. Rok 2020 miał przynieść kolejne sąsiedzkie wypady, niestety na przeszkodzie stanęła pandemia. Znaczącym występem tego felernego roku był wypad na Jafura Fest w słowackim Martinie, podczas którego zespół supportował legendę słowackiego metalu, czyli zespół Titanic. Pandemia, jak w przypadku działalności innych grup, wzmogła pracę nad albumem. Dlatego już 16 kwietnia 2021 roku otrzymaliśmy pierwszego singla nowego wydawnictwa, czyli When Eagles Fly. Przyznam, że jest to jeden z mniej lubianych przeze mnie utworów z płyty, jednak nie oznacza to, że jest słaby, wręcz przeciwnie. Refren zapada mocno w pamięci, a zagrywki na gitarach również wkręcają się w uszy. Warta uwagi jest też perkusja Adama Całki. Jako że koncertować nadal nie można było, grupa podzieliła się z nami pełnym albumem już 30 kwietnia 2021 roku poprzez Ossuary Records, serwując tam 9-trackowego CD-ka. Krążek otwiera instrumental Far Away, który stał się intrem otwierającym koncerty zespołu. Po czym otrzymujemy wspomniany już wcześniej nagrany na nowo singlowy The Witch Hunt, jeden z moich faworytów płytki. Skoro już o singlach mowa, mieliśmy jeszcze takowe dwa, oba okraszone teledyskiem. Pierwszy z nich, tytułowy The Lightbringer, ukazał się jako singiel z wideo we wrześniu 2021 roku i świetnie obrazuje styl bandu. Numer bardzo przypadł mi do gustu, swoją melodią i klasycznym maidenowym podejściem do metalu. Drugi zaś, Light Up The Skies, pojawił się wraz z początkiem 2023 roku, promując premierę winylowej edycji albumu. Kawałek zazwyczaj otwiera koncertową setlistę, między innymi dlatego tak mocno zapadł mi w pamięci. Light up the skies, light up the skies, drowned in blood is to get away.
Reszta krążka to również soczyste kąski i miłe dla ucha propozycje. Antemowa ballada Children Left by God to kompozycja iście wyjęta z końcówki Maidenowych lat 80. Wyróżnić tu można choćby linie basowe Zbyszka Bizonia, podobnie lekkie The Turn of the Tide, nigdy dotychczas nie grane na koncertach. Może czas to naprawić. Wspomniałem, że Lifeblood z singla zyskało drugie życie. To prawda, bo rozpędzające się powoli do niesamowitych prędkości Smoke and Mirrors to ewolucja singlowego numeru, która według mnie jedynie zyskała przez nowy wstęp i bardziej chwytliwy refren. Wydawnictwo zaś zamyka instrumental Beyond the Horizon, również nigdy nie zagrany na żywo. Płytka wchodzi od pierwszego przesłuchania i zaraża swoją melodyjnością, płynącym wokalem i świetnymi gitarami Michała Halamody i Krzysztofa Całki. Owszem, czuć na niej sporą inspirację klasycznym Iron Maiden, ale zespół nie kryje się z tym w zupełności, serwując na koncertowych setlistach maidenowe klasyki. Swoją drogą to według mnie żaden wstyd inspirować się najlepszymi, zwłaszcza jak robi się to dobrze. O tym wszystkim mogli się przekonać chociażby uczestnicy koncertu z Crystal Viper w Bielsku Białej i festiwalowicze niemieckiego Headbangers Open Air w lipcu 2021 roku, a także bywalcy koncertów Helicon Metal Promotions, gdyż w grudniu 2021 grupa zagrała przed Holy Mother w chorzowskiej Leśniczówce. Tam poznałem chłopaków osobiście, relacja z tego eventu na moim kanale. A w 2022 wspierała Riot City i Seven Sisters w Warszawie w maju, Air Force w Łodzi w lipcu i ponownie Holy Mother w grudniu, tym razem jednak w warszawskim Voodoo. Rok 2022 przyniósł także zespołowi ponowną wizytę na Słowacji i w Czechach, gdyż na początku maja supportowali formację SDI. Luty 2023 roku to za to 3 koncerty u boku Crystal Viper i Helheim w Warszawie, Wrocławiu i Gomunicach, gdzie w zastępstwie za nieobecnego w kraju Michała na gitarze wystąpił muzyk formacji Łzy, Daniel Azar Arendarski, który swoją drogą odpowiadał za mix i master omawianego tutaj krążka. Na ten moment Ironbound pracuje nad następcą The Lightbringer, tak więc czekam na nowe wieści z rybnickiego obozu, o których opowiem wam przy następnej okazji. Lightbringer to według mnie świetna płytka, która weszła mi już po pierwszym przesłuchaniu. Bardzo się cieszę, że chłopaków wyhaczyło Osuary Records, bo dzięki temu nie dość, że ich poznałem muzycznie, osobiście i już na niejednym koncercie byłem, to oprócz tego, że album wyszedł na CD, to wyszedł również, jak widzicie, na winelu i to w paru wersjach kolorystycznych. Bardzo serdecznie polecam się zaznajomić z zespołem, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Czekam niecierpliwie na drugi album studyjny. Ten oto, Lightbringer, zostawiam z 4/5, a was zapraszam do kolejnego odcinka, tak więc lajkujcie, subujcie, komentujcie, zaglądajcie do opisu i wspierajcie mój kanał, jeśli chcecie i możecie, a my się widzimy już niebawem, tak więc nara.